Earl Grey przygotowany, jest po 17. Myślę, że jak tradycyjnie Anglicy piją o tej porze Earl Greya, czyli 5 o'clock, 5 o'clocki tak zwane. Ja również, bo dzisiaj brytyjskie golenie z polskim akcentem, także dopijam herbatkę i muszę wam powiedzieć, że dzisiaj bardzo wyjątkowe golenie, ponieważ już jakiś czas temu, gdy leżałem chory tak naprawdę, otrzymałem telefon. Wyobraźcie sobie, dopiję, już wam opowiadam. Od czego by tu zacząć? Bo historia jest długa. Zadzwonił do mnie pan, który powiedział: oglądałem twoje filmy, bardzo mi się podobają, robisz fajną robotę, co mi mega, powiem szczerze, bardzo mnie zaskoczyło. Pan Stanisław konkretnie powiedział mi w ten sposób, bo od tego wypadałoby zacząć tak naprawdę. Ty tak lubisz tego swojego game changera, a ja sam produkuję maszynki i produkuję bardzo podobne do game changera. Ogól się i zobacz, co ci najbardziej przypasuje. Więc mówię, nie potrzebuję maszynki, bo ja swoją ulubioną maszynkę mam. Jak wiecie, ale mówię, czemu nie? Czemu nie spróbować? Podzielę się z wami swoimi opiniami. I otrzymałem maszynki, nazywają się Prime. Firma nazywa się Stando. I maszynka nazywa się Stando Prime, konkretnie. Słuchajcie, tutaj, tak jak widzicie, jest to maszynka ze stali nierdzewnej, z taką grubą, masywną rączką. Otrzymałem jeszcze dwie na testy, więc powiem wam szczerze, że bardzo mnie pan Staszek zaskoczył. Tutaj tak naprawdę na pierwszy rzut oka, jak się spojrzy na te maszynki, no nie oszukujmy się, nikt tutaj koła od nowa nie wymyśla. Według mojej opinii jest to no, technologia Razoroka czy Wolfmana, troszeczkę zmieniona, bo jesteśmy gdzieś mniej więcej w połowie, jeśli chodzi o maszynkę, bo jest to gap wynoszący 0,75, jeśli się nie mylę, 0,75. W moim game changerze jest 0,68 i game changer występuje jeszcze w wersji 0,84. I tutaj Staszek powiedział: słuchaj, jesteśmy gdzieś w połowie. Ogól się, zobacz, jakie będą twoje wrażenia, czy ogolisz się lepiej, gorzej. Podzielę się z wami. Dodatkowo jest to polska produkcja, produkowana w Jaworznie, więc na pierwszy rzut oka powiem wam szczerze, że bardzo fajnie wykonana maszyna. Ciężka przede wszystkim. Z taką oto rączką, również nawiązującą do tradycji Gillette Aristocrat. Więc bardzo masywna. Od razu wpadła w moje oko. Dodatkowo możemy sobie taką maszynkę, wyobraźcie sobie, skonfigurować. Bo jest do tego dedykowana czapeczka. Widzicie, taka, ja bym to nazwał, ryflowana, tak? Jeśli nie, to mnie poprawcie. I tą czapę, to powodując, że dokładamy tą czapeczkę, zwiększa nam się jeszcze bardziej agresywność. Mówię, czemu nie? Skoro ten świat ma tyle do odkrycia, no to w ofercie, patrząc na jego stronie, bo jest też strona internetowa i sklep, jest jeszcze chyba Eagle, Pazur, także tam są naprawdę do wyboru, do koloru można wybierać, przebierać, także naprawdę powiem wam szczerze, że zabił mnie tym pan Staszek, jeśli chodzi o różnorodność i o możliwość wyboru. Cóż, nasze polskie maszynki, grzech ich nie zaprezentować. Dobrze, my dzisiaj, tak jak ostatnio wam pokazywałem, golimy się. Ja będę się golił przy użyciu Kapitana Fawcetta, kremu, który ostatnio kupiłem. Jak widzicie, kluczyk już założony. Także tak on się prezentuje, naprawdę efektownie. Na razie wyciskam. Jak zejdzie kremu niżej, będziemy dokręcać. Naprawdę, powiem wam szczerze, bardzo, bardzo fajny patent. Bardzo efektownie wygląda to na półce w łazience. Zapach. Zapach, pamiętacie, opisywałem wam. Jest tutaj nuty igliwia sosnowego na początku. I faktycznie one są. Dodatkowo elemi, czyli żywica
z drzewa, która pachnie jak las iglasty, więc tutaj te igły jeszcze się podkręcają po deszczu, do tego starta skórka cytryny, więc zapach przeogromny, kminek, kolendra, mieszanka kadzidła, patchouli i tytoniu oraz drzewa sandałowego i bursztynu. I powiem Wam szczerze, najprościej, jak udało mi się po pierwszym goleniu z tym produktem mniej więcej zobrazować Wam, gdzie jesteśmy, więc od razu na moją myśl przyszły mi te dwa produkty. Captain Fawcett jest dokładnie po środku, jeśli chodzi o... W ten sposób bym to zakwalifikował. Trufitten Hill również lekko cytrynowo, lekko sandałowy i Destallion, czyli zapach typowo drzewny, a my jesteśmy tak fajnie, można powiedzieć, bardzo ciekawie wyważone. Łyczka. I już. Zobaczcie, to taki mały przedsmak, co nas czeka. Mate i Prime, kolejna. Więc wybór po prostu mnie zabił, że tak powiem. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko przejść do golenia. Zaraz dwudniowy. I tak, będzie to taka krótka seria, powiedzmy 4-5 filmów, by sobie to sprawdzić. Na końcu wystawię swoją ocenę, czy warto przede wszystkim wydać na to pieniądze. I tak, dzisiaj weźmiemy sobie z głowicą, widzicie, w kształcie trumienki, a następne golenie zrobimy z tą czapeczką. Zobaczymy, czy rzeczywiście będzie agresywniej, czy będzie leciała krew. No bo to też u mnie bardzo szybko się objawia, więc tutaj, jeśli będzie za agresywna maszynka, będziecie w stanie to zobaczyć od razu. Dobrze, czym się dzisiaj będę golił? Do wyrabiania piany użyję mojej, można powiedzieć, jednej z mojej ulubionej tygielka od pani Anis Reco Garys ze Smoczej Michy, bo moją ulubioną oczywiście jest Omega, ale do kremów właśnie tej miseczki używam, bardzo mi przypada do gustu. Jak już mówiłem, maszynka Stando Prime. Zobaczcie, tu jest wygrawerowane wszystko. Mam nadzieję, że dobrze to widać na głowicy. Żyletka nie wystaje, dodatkowo derby premium, więc moje sprawdzone. Sam jestem ciekaw, jak to goli. Do wyrabiania piany użyję mojego pędzla z firmy Yagi, 24 mm, z takim włosiem Plisoft, bardzo delikatnym, gęsto upakowanym, ale dodatkowo jest to włosie dosyć gęsto upakowane w tym pędzlu, ale bardzo łatwo oddające pianę, więc tutaj bardzo, bardzo fajne golenie. I cóż, ja zwilżam twarz i lecimy z kapitanem Fawcettem. Dzisiaj podróż po brytyjsku. Jak pamiętacie, no i też bym zapomniał, jak pamiętacie, nowy ręcznik dzisiaj w użyciu, bo pamiętam, raz pod filmem zarzucono mi, że nie pokazałem, jakiego ręcznika używam, więc już pokazuję. A jestem też mega ciekawy tych produktów, ponieważ po filmie ostatnio pojawiły się bardzo pozytywne komentarze, za co bardzo Wam dziękuję. I też kilka negatywnych, którzy stawiają ten produkt po prostu w oślej ławce, więc jestem bardzo ciekawy, co ten produkt ma sobą do zaoferowania. Zaraz zobaczymy. Chodził mi już od dłuższego czasu. Jeszcze raz przybliżę Wam skład tego kremu. Zobaczcie. Już w bardzo grubym kartonowym opakowaniu. Zaraz dwudniowy. Pędzelek się moczy. Wiadomo, w kubeczku. Dosłownie chwilę mu potrzeba. Nic więcej. W ciepłej wodzie. Tylko sobie tutaj wszystko uszykuję i możemy już przystąpić do wyrabiania piany. Pies szczeka. Dobra, zejdźmy na dół.
Sąsiadka przyszła, jak słychać. Dobrze. Zobaczcie, krem ma postać perlisto-białą, więc jak większość tych kremów brytyjskich, o teraz jest ładnie go widać, on się tak fajnie błyszczy. Pędzel zwilżony, także możemy przejść do wyrabiania. Dam kilka kropel. I tak, zapachowo właśnie fajnie tutaj na początku gra ten zapach igieł z takim lekko cytrusowym zapachem. Powiem Wam szczerze, że naprawdę zapach jest przefajny. Naprawdę jeden również z ładniejszych zapachów. Wiadomo, Brytyjczycy robią takie zapachy. To musi być troszeczkę eleganckie. Wszystko w ich brytyjskim klimacie. Widzieliście. Kilka kropel na pędzel, kilka kropel do miski. Ja swoje produkty zakupiłem na stronie johnnyb.pl i również wszystkie produkty, których dzisiaj używam, z pewnością je podlinkuję i zobaczymy, co tutaj z tego wyjdzie. Pod filmem będą podlinkowane, byście mogli sobie spokojnie zobaczyć, poczytać, ewentualnie zakupić. Ja ostatnio Świętym Mikołajem zostałem sam dla siebie. Wiadomo, o żonie też nie zapomniałem. I zobaczcie, piana się tworzy. Widać, że krem bardzo lubi wodę. Co przede wszystkim, pierwsza rzecz, jaka mi się rzuca do oczu, bardzo łatwo jest z niego wyrobić pianę, lecz musimy, z tego co widzę, jak to w brytyjskich produktach, nie przesadzić z wodą. Przede wszystkim tutaj pierwsze co to widzę, że jest bardzo spragniony ten krem wody. Tak, i teraz już wystarczy. Widać od razu, że zobaczcie, to się wszystko zaczyna ciągnąć. Także to jest ta konsystencja, o którą zawsze staram się Wam pokazać, byście dążyli do takiej konsystencji piany, bo to jednak jest ważne. Powiem Wam szczerze, że bardzo fajny zapach, naprawdę. Jeśli szukacie jakiegoś takiego eleganckiego zapachu na święta, to myślę, to tutaj Wam w zupełności, myślę, zaspokoi Wasze gusta. Chyba że nie lubicie lekko ciężkich zapachów. Już. Przejdźmy na górę. Okay. Zwilżam jeszcze raz twarz i przejdziemy do pierwszego przejścia. A nie ukrywam, że jestem szalenie ciekawy tych maszynek. Powiem Wam szczerze, że dosyć duży zaszczyt mnie spotkał, ponieważ nie spodziewałem się takiego telefonu. Wiecie, że ja robię to wszystko czysto, można powiedzieć, hobbystycznie. Jest to moja pasja. Bardzo lubię pokazywać Wam produkty do golenia, a szczególnie te, które mi bardzo przypadły do gustu, które było mi dane zakupić, pokazać. Zobaczcie, jaka piana.
Ale zapach jest przepotężny. Powiem Wam szczerze, jeśli chodzi o krem, naprawdę trafia w moje gusta. Kogoś, kto lubi ciężkie zapachy, takie wiecie, drzewno sandałowe i do tego iglasty las i lekka nutka cytrynki. Naprawdę bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemny zapach. Dodatkowo produkt nie stwarzający problemów. Moment, bo zaraz posmakuję kapitana Fawcetta, jak smakuje, a nie chciałbym prawie go jeść. A zapach, przyznaję, bardzo fajny. Myślę, że fanom drzewnych zapachów właśnie bardzo przypasuje do gustu. Dobrze, to przejdźmy do pierwszego przejścia. Miejmy nadzieję, że masakry na twarzy mieć nie będę. Goli. Zobaczcie, ładnie zbiera. Naprawdę. Ciężar tej rączki powoduje to, że naprawdę bez docisku. Jak na razie idzie naprawdę gładko. No, powiem Wam, że naprawdę przyjemnie, raz, że właściwości kremu naprawdę jest nisko. Krem zostawia dodatkowo bardzo dużo poślizgu na twarzy. Powiedziałbym nawet bardzo tłusto. Ostatnimi czasy było tak naprawdę porównywalne. Ja bym to porównał do Piercy Nobelmana. Właśnie bardzo podobnie jest w Piercy Nobelmanie, którym się ostatnio goliłem. I tak właśnie.
ale już widzę w umywalce, że standardowy efekt brytyjskich produktów tutaj również został zachowany, czyli umywalka cała w osadzie, więc to chyba je charakteryzuje te. Ja wam szczerze, że mimo to, też zauważyłem, że mimo to, że maszynka jest, zobaczcie, mokra, cały czas chwyt, tak zwany grip, jest na dobrym poziomie. Gdzie ja myślałem, że to radełkowanie, które tutaj jest, będzie troszeczkę za małe. Trzyma. Powiem wam szczerze, że bardzo przyjemne golenie. Raz, że z kapitanem Fawcettem. Bardzo przyjemnie. Drzewno, leśnie. Sosnowo. Naprawdę, powiem wam szczerze, że jest troszeczkę bardziej agresywnie, zdecydowanie. Czuć przede wszystkim żyletkę, bo w Game Changerze jest ta różnica, że tej żyletki tak naprawdę ja nie czuję. Nie wiem, jak to inaczej ująć. Może moja wiedza na ten temat nie jest aż tak rozległa, ale tam golę się tak po prostu. A tutaj jednak troszeczkę muszę tak... Jest ta żaróweczka, żeby czasem sobie nie narobić krzywdy. A powiem wam szczerze, że jak widzicie, osadu cała masa. Staszek będzie wyczyszczony na 100%, więc nie masz się co obawiać. I zdezynfekowane. Co jest też w tych czasach bardzo ważne. Nie no, śmieję się. Ogólnie, powiem wam szczerze, bardzo skutecznie, łagodnie, przyjemnie. Więc jak na razie, zobaczymy, co będzie, gdy założę głowicę tą ryflowaną. Mam nadzieję, że nie będzie teksańskiej masakry. I już, przejdźmy do balsamu post-shave balm. Napisali post-shave balm, czyli taki balsam regenerujący. No jestem ciekaw tego balsamu, bo dużo o nim słyszałem. Zobaczcie, tak się prezentuje jego skład. Jeden z widzów napisał mi, że jest beznadziejny. Więc sam jestem ciekaw. Shea cocoa, czyli masło kakaowe, masło shea. Także jest tutaj i jojoba, olejek i witamina E. Także no, tłusto, myślę, że tłusto. Tak, i zapach kropka w kropkę ten sam. Słuchajcie, bardzo delikatny, powiedziałbym nawet delikatniejszy niż ten, który był w kremie. Zobaczcie, wyciśniemy trochę na... No, powiem wam szczerze, że jest takiej konsystencji... Zamkniemy go. Bardzo fajna tuba. Zobaczcie, to jest taki krem.
I również akcenty drzewne z nutką cytryny. Jakiś paproch się zapołętał. Słuchajcie. Tłusto. Zobaczcie, nawet została taki, zostawia taki biały, czyli porównałbym go do masła, do ciała mojej żony. Zobaczcie, ręce mam jeszcze całe białe, więc... w klepie zostawię. Zobaczymy, czy to się wchłonie, czy po prostu będę miał twarz po prostu mocno natłuszczoną, ale już widzę, że zaczyna się pomału to wszystko wchłaniać. Ale jest to chyba najtłustszy balsam, jaki miałem. Nie zmienia to faktu. Ja mam skórę atopową, skłonną do podrażnień, która z zasady jest skórą suchą, więc mi tłustość raczej nie przeszkadza, lecz będzie pomagać po goleniu. Żadnego szczypania przede wszystkim nie czuję, co świadczy, że maszynka mnie nie podrażniła w żaden sposób. Cóż, mogę kontynuować picie mojego Earl Greya. Fajna maszynka, dzięki Staszek za możliwość przetestowania. Jak na razie mogę Wam ją polecić wszystkim tym, którzy mają taką samą skórę jak ja. Naprawdę przyjemnie. I cóż, ja sobie dopijam mojego Earl Greya i widzimy się w kolejnym goleniu. Trzymajcie się. Cześć.